Mało kto wie, ale jesteśmy w miejscu historycznym. Tutaj powstał jeden z największych zespołów nowochódzkich, a na pewno najsłynniejszy zespół, który zrobił największą karierę w historii nowochódzkiej muzyki rozrywkowej, zespół Laboratorium. Za mną znajduje się przedszkole, kiedyś Klub Kultury Tabakiera. W tym klubie od 1969 roku pracował Janusz Grzywacz. To była taka obrzydliwa sala tuż za stołówką, właściwie sala konferencyjna, ale miała jeden walor. Tam był fortepian. No i co, jak był fortepian, była scena, no to tylko założyć zespół. I tak założyłem zespół Laboratorium. Był to zespół poszukujący swojego stylu w muzyce. Zaczęli grać od jazzu. Zresztą, żeby zaistnieć szerzej niż tylko w klubie Tabakiera, Janusz Grzywacz z kolegami, z Edmundem Mąciwodą, Markiem Stryszowskim, z Mieczysławem Górką, wymyślili konkurs muzyczny pod tytułem Gitariada. W 71 roku na Gitariadzie przeze mnie zorganizowanej zdobyliśmy pierwsze miejsce jako zespół Laboratorium. Ale ja byłem na tyle jeszcze sprytny, że do jury wziąłem sobie znanych bardzo działaczy, krytyków z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i w związku z tym PSJ Krakowski, czyli Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, wysłało nas natychmiast na następne festiwale, czyli na festiwale Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Ten okres nowochódzki trwał parę ładnych lat. Kto tam nie był? Mnóstwo wszystkich znajomych jakichś artystów, których zdążyłem poznać w międzyczasie, czy Daniel Olbrychski, czy Sipińska była Pola Raksa, był Czesiu Niemen, który zaprosił nas do współpracy ze sobą, jako zespół Niemena i tam mieliśmy próby. Tam była taka zabawna anegdota, że jak się dowiedzieli pracownicy, że coś się dzieje w klubie, jakaś ciężarówka przyjechała z olbrzymim sprzętem muzycznym, no to wszyscy do okien z zewnątrz poprzylepiani patrzą Niemen. Jeden drugiemu powiedział i nagle pół zakładu wieczorem było przy oknach, podglądało naszą próbę. Z Czesiem Niemenem przewędrowaliśmy przez całą Hutę, z Strzyżyn, ładnie wzdłuż linii tramwajowej na obiad do Stylowej. Oczywiście ludzie nie wierzyli, bo to kto by w Nowej Hucie w tamtych czasach uwierzył, że Niemen sobie tak idzie po prostu po ulicy. To było bożyszcze wtedy. Był u szczytu popularności. Przychodzili jacyś poeci nowochódzcy, przychodzili muzycy, graliśmy próby. Przyjechał kwintet Tomasza Stańki prosto z zagranicy. Był Leszek Żądło. No, mnóstwo fantastycznych artystów. Miło to wspominam. Nowa Huta sprawdziła się jako dobre miejsce dla powstania czegoś innego zupełnie niż dotychczas. Jesteśmy na cmentarzu w Ruszczy, obecnie to jest na terenie dzielnicy Nowa Huta. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy parafialnych na terenie Krakowa całego. Powstał prawdopodobnie w 1803 roku, tak dla uświadomienia sobie, cmentarz Akowicki został założony w 1802 roku, ale pierwszy pochówek był też dopiero w styczniu 1803 roku, czyli to jest wprawdy ten sam okres założenia. Na tym cmentarzu znajduje się kilkanaście grobów w różnym stanie, jeszcze z XIX wieku. Najstarszy datowany grób, który tutaj znalazłem, jest z 1873 roku. To jest grób Henryki Wolleber. Nagrobek widać, że kiedyś miał zwieńczenie, prawdopodobnie w formie jakiegoś krzyża, którego teraz już nie ma. Ciekawostką tego grobu jest jeszcze to, że autorem czy wykonawcą tego nagrobka był zakład Fabiana Hochsteina. To jest taki bardzo znany zakład kamieniarski w Krakowie. Jeżeli on tutaj robił ten nagrobek, to znaczy, że to była dość zacna rodzina. Nawiasem mówiąc, jak robiłem zdjęcia tutaj na cmentarzu w 2009 roku, to
udało mi się jeszcze uchwycić kilka tablic z datami zmarłych i pochowanych tu osób. Przede mną jest nagrobek Otyli z Książkiewiców i Mielin. Jest to żona rządcy jakichś dóbr tutaj prawdopodobnie ruszczańskich, która zmarła w 1902 roku. Bardzo ciekawy nagrobek z taką formą kolumnową. Zwieńczona kolumna jest takim wieńcem z motywami roślinnymi. Te groby są naprawdę piękne, wartościowe i, no i przez to, że szybko znikają, trzeba by jak najpilniej otoczyć ochroną. A po to, żeby zdobyć jakieś fundusze na renowację tych nagrobków, no, muszą być zarejestrowane w rejestrze zabytków ruchomych.